Proszę Państwa, rozpoczynamy nasz ostatni panel. Dyskusja będzie się toczyła na temat zmian legislacyjnych niezbędnych w celu poprawy klimatu inwestycyjnego dla rozwoju sektora mineralnego w Polsce. Zapraszam do nas pana Krzysztofa Filusza, członka zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw, panią mecenas Ewelinę Annę Kostkę z Rady Gospodarowania Zasobami Ziemi w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pana Roberta Leszczyńskiego, dyrektora Departamentu Rozwoju Krajowej Bazy Zasobowej w KGHM Polska Miedź S.A., pana profesora Krzysztofa Szamałka, dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego oraz pana doktora Piotra Wojtulka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Panel poprowadzi pan dr Sławomir Mazurek, kierownik Zakładu Polityki Surowcowej w Państwowym Instytucie Geologicznym. Raz jeszcze witam Państwa, tym razem w innej roli. Proszę Państwa, geologia jest, znaczy zdjęto ze mnie obowiązek, przyjemność w zasadzie, przedstawienia wszystkich uczestników tego panelu. W związku z tym chciałem tylko zauważyć, że to jest jedyny panel, w którym mamy przedstawicielkę, panelistkę, a nie tylko panelistów. I bardzo się cieszę, że jest z nami pani mecenas Ewelina Anna Kostka. Nieco prowokacyjnie powiem, proszę Państwa, patrząc na to, co w tej ankiecie wyszło jako największa przywara i co najbardziej przeszkadza przedsiębiorcom, otóż wyszło, że kwestie prawne. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że jest to prawo. Ono jest rodzaju nijakiego. To jak ma być porządne? Natomiast geologia jest kobietą, jest rodzaju żeńskiego. Zawód nam się sfeminizował zgodnie z tym, jakiego to jest rodzaju rzeczownik. Ale mam nadzieję, że obecność pani Eweliny spowoduje, że prawo przestanie być nijakie i nabierze eleganckiej kobiecej twarzy i ręki. Proszę Państwa, gościmy w trzecim panelu geologów, górników, prawników, a w tym wszystkim czasem w jednej osobie dwie z tych profesji. Mam więc nadzieję, że dowiemy się, jak zrobić to lepiej, jak poprawić klimat inwestycyjny w obszarze prawnym, który we wskazanej przytoczonej przeze mnie ankiecie, a którą Państwo wszyscy mieliście, macie dostęp, obszar prawny wypadł najgorzej. Proszę Państwa, mamy na to godzinę, więc choć w pigułce, ale chyba da się w miarę konstruktywnie o tym wszystkim opowiedzieć. Proponuję następujący scenariusz. W pierwszej turze po 5-7 minut wypowiedzą się paneliści, których kolejność będzie nieprzypadkowa. Prosiłbym, żeby podsumowała ją pani mecenas i omówiła, i będzie miała na to więcej niż wszyscy inni, bo z 10 minut, ogólne kierunki rozważanych zmian i zagadnień, które są brane pod uwagę przy planowanej nowelizacji. Ja celowo powiedziałem ogólne kierunki, natomiast jeżeli pani mecenas z tego tysiąca, o których była mowa zgłoszonych uwag, zechce coś więcej powiedzieć bardziej szczegółowo, to na pewno wszyscy chętnie usłyszymy. W drugiej części poproszę panelistów naszych o skomentowanie tego, co pani mecenas raczy przedstawić. I z kolei panią mecenas o to powtórnie oddam głos, żeby zobaczyć, czy panowie ją przekonali, czy nie. Ale na początek, żeby to spróbować osiągnąć, uzyskać odpowiedź na to pytanie, jak można zrobić to lepiej i czy uda się zrobić lepiej, myślę, że trzeba zapytać tych, którzy dzisiaj fedrują i którzy budują albo chcą budować kopalnie, nowe kopalnie, po to, żeby zdiagnozować, jakie są największe bolączki. Ponieważ one mogą być i czasem są dalece inne w górnictwie odkrywkowym, jak i w górnictwie podziemnym. Dlatego w pierwszej kolejności odpytam właśnie górników.
pan dyrektor Robert Leszczyński, dyrektor Departamentu, proszę Państwa, Rozwoju Krajowej Bazy Zasobowej KGHM SA. Bardzo mi się podoba ze względu na słowo rozwoju. Wszyscy zwykle na wizytówkach mają kierownik, dyrektor bazy zasobowej. To jest rozwoju bazy zasobowej i to już mi się bardzo podoba. Panie dyrektorze, jakie aspekty prawa najbardziej przeszkadzają górnictwu i przetwórstwu miedzi oraz w procesie inwestycyjnym budowy nowych kopalń? Co jest największą przeszkodą i utrudnieniem? A w szczególności, czy zechciałby pan coś nam powiedzieć o relacji Skarbu Państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa z punktu widzenia potentata górniczego? Ale ponieważ mamy panel prawny, to nie byłbym sobą, jakbym zapytał, a jak pan ocenia obecne prawo w kontekście tego, co wszyscy geolodzy i górnicy uważają, że to z 94 było najlepsze? Bardzo proszę, panie dyrektorze. Dziękuję, dzień dobry. Zacznę może od tego, od przedstawienia pewnego rodzaju optyki, którą będę chciał tu zaprezentować, to znaczy takiej, w której złoże i cały proces poszukiwania i rozpoznawania tak naprawdę ma służyć jakby ich wydobyciu. I ten jakby koniec, jakby to zwieńczenie tej działalności zawsze przyświeca tak naprawdę również każdemu wcześniejszemu tak naprawdę etapowi naszego postrzegania. I KGHM, jestem tutaj chyba trzecią osobą, która kocha jakby tą firmę na tej sali, przynajmniej która się do tego przyznała. I nie ostatnią, tak, dziękuję. KGHM, tak zacznę powiedzmy sobie od może po roku 1990, tak naprawdę stare poszerza jakby swój portfel złóż, które wydobywa w takim układzie mniej więcej dekadowym. To było Głogów Głęboki Przemysłowy koło roku 2004, potem złoże Radwanice Gawarzyce, a teraz złoże Redków Grodziszcze, czyli co 10 lat tak naprawdę do tego, co odziedziczyliśmy tak naprawdę po dawnym ustroju gospodarczym, my w nowych warunkach gospodarczych tak naprawdę rozwijamy, poszerzamy i dokładamy. Budujemy i również mamy w tym zakresie jakby ciągłe kompetencje, bo to jest bardzo ważne, żeby zachować, bo ludzie czasami uciekają, starzeją się po prostu, natomiast cały czas jakby głębimy szyby, budujemy, rozwijamy jakby nasze kopalnie. Ale co jest ważne, bo takie zadam pytanie trochę retoryczne, bo znam chyba trochę odpowiedź. Czy po 1990 roku generalnie zaprojektowano, wybudowano i otwarto taką samodzielną kopalnię podziemną, mówię podziemną, która nie była kontynuacją, agregacją lub jakby podziałem już wcześniej tak naprawdę istniejących. No, w naszym przypadku mówię, coś takiego się jeszcze nie wydarzyło. My rozwijamy nasze kopalnie coraz głębiej sięgającą. Mówię o takim procesie łącznie z udokumentowaniem złóż i z uzyskaniem koncesji. A nawet mówię bez tego udokumentowania, czyli możemy działać jakby na typowym greenfieldzie, kiedy znajdziemy złoże i wybudujemy kopalnię, albo kiedy już wiemy, że jakieś tam informacje o złożu są, możemy je rozwinąć i uzyskać koncesję i wybudować taką kopalnię. Wydaje mi się, może się mylę, że takie kopalnie jeszcze w Polsce po 1990 roku nie wybudowano. Mam nadzieję, że może niedługo się uda, ale jakby nie będziemy na ten temat specjalnie się rozwijać. Powiem tylko kilka refleksji tak naprawdę na temat... Nie wybudowano, bo nie było klimatu inwestycyjnego, prawda? Ale zacznę tego, co nas troszkę boli. I potraktuję troszkę jakby tą bolączkę związaną z tymi barierami administracyjnymi, tak jak zagrożenia naturalne. My jako KGHM już od swojego zarania tak naprawdę z tymi zagrożeniami musieliśmy się zmagać i z każdym z tych zagrożeń sobie poradziliśmy. I myślę, że tutaj podobnie patrząc sobie tą metodyką, czyli najpierw trzeba temat rozpoznać, opracować metodę, nie chcę powiedzieć zwalczania, ale tak to się tak naprawdę nazywa i wdrożyć tak naprawdę stosowania. Przy czym cały ten proces trwa trochę czasu i trochę kosztuje. W związku z tym pokonanie barier administracyjnych no, trwa i kosztuje. Mieliśmy takie swoje doświadczenie w uzyskiwaniu, mówię, nowych koncesji w różnych okresach. Ostatnio był to rok 2016, ale cofnę się do roku 2009-2012, kiedy odnawialiśmy nasze koncesje. Przy tym byłem mocno zaangażowany. To był bardzo mozolny, trudny i długi okres. To były 3 lata tak naprawdę ciężkiej pracy, raz, że poprawiania różnego rodzaju relacji z interesariuszami, które przed całym tym procesie będą funkcjonować.
Kilka lat później podobny proces, jakby nieco inna branża, ale jakby ciągle w branży surowcowej, załatwiła się w postaci tak naprawdę najazdu 3 autobusów związkowców na ministerstwo i uchwaleniu specjalnej ustawy i 50 kilka koncesji zostało odnowionych po prostu niemalże od ręki. I pytanie, powiedzmy sobie tak naprawdę, no, czego się możemy spodziewać, którą drogą może stosować, czy iść zgodnie z przepisami mozolnie, długo i ciężko, czy zastosować jakieś super ekstra środki, które jak widać są możliwe i są skuteczne. I dlatego potentat górniczy nie powinien wykluczać żadnej z tych metod. Zgadza się, mówię. To jest, mówię, trzeba rozpoznać, opracować metodykę i wdrożyć. Natomiast o czym tutaj można by powiedzieć? Relacje z samorządami. To jest bardzo ważne, żeby starając się tak naprawdę, czy odnowienie koncesji, czy budowę, czy tak naprawdę uzyskanie nowej koncesji, te relacje z samorządami, miejscowością, lokalną społecznością tak naprawdę budować od samego początku na zasadach uczciwości i pewnego rodzaju wzajemnej przepływu informacji. To było bardzo ważne, mówię, w tym roku 2012, kiedy uświadomienie tak naprawdę i społeczeństwu, i włodarzom miejscowym jakby naszej roli. Jaka część budżetu zależy od naszego działalności, ilu ich wyborców to są nasi pracownicy. Albo przyszłościowo, ile ich wyborców to będą nasi pracownicy. To jest jakby bardzo ważne, czyli ta praca jakby u podstaw w samorządach jest bardzo istotna. W tej chwili mamy taki bardzo gorący okres powstawania tych planów ogólnych w poszczególnych gminach i muszę powiedzieć, że jest to okres bardzo intensywny. Co miesiąc w obszarze naszego zainteresowania mamy przynajmniej około 9 do 15 tego typu aktywności do przeprowadzenia. Zgłaszamy swoje uwagi i tak dalej. Natomiast ten proces będzie jeszcze trwał kilka miesięcy. On nie do końca wiemy tak naprawdę, jak te wszystkie nasze uwagi, które myśmy zgłosili, będą w tych planach, tak naprawdę zaistnieją. I to jest pewnego rodzaju niewiadoma, z którą patrzymy pewną z obawą, czy tak naprawdę to jest rzecz, która no, będzie w jakiś sposób sukcesem jakby dla naszej branży, czy jednak wdroży pewnego rodzaju nowe bariery, bo te plany ogólne będą miały silniejszą pozycję niż dotychczasowe studia uwarunkowań, czy jakby wszystkie te doświadczenia, które były dotychczas. Nie? Jak patrzymy na propozycje zmian prawa, czy generalnie na prawo górnicze i geologiczne, czy geologiczne i górnicze, no cóż, nie ma co ukrywać, bo na to pokazują fakty po prostu, że każda istotna zmiana polityczna wymusza dość dużą, jak nie nową ustawę, to bardzo silną zmianę prawa geologiczno-górniczego. Ja nie chcę już takiego mówić jakby pewnego rodzaju powiedzenia, które było prawdziwe w kilkanaście lat temu, ale jak się zabierano za dużą zmianę prawa geologiczno-górniczego, to zwiastowało zazwyczaj koniec rządów. Też była taka sytuacja. Kilka takich dużych nowelizacji nie dotrwało tak naprawdę nawet do momentu uchwalenia po prostu, bo Sejm kończył swoją działalność. Jak będzie teraz? No jesteśmy bardzo ciekawi, bo to prawo z 1994 roku funkcjonowało przez 17 lat i tak było w uzasadnieniu tej nowej ustawy z 2011 roku. Było napisane, że ona po 40 kilku nowelizacjach stała się nieczytalna, jakby taka nieutylitarna. I w tej chwili jakby ilość tych nowelizacji mniej więcej dobiega jakby tej ilości, która była wtedy. Minęło lat zaledwie 12. W związku z tym zastanawiam się, jaką strategię przyjmie właśnie ustawodawca w zakresie jej losów. Co jest ważne? Pytanie jest takie, to też trochę retoryczne i na które też znam odpowiedź. Czy możemy w tej, jak się zapowiada, dużej nowelizacji, ważnej nowelizacji, liczyć na to, że w Sejmie będą jacyś posłowie z wykształceniem geologicznym albo górniczym? Tak było kiedyś. Ustawa 2011 była prowadzona przez pana posła Rzymełkę, geologa. Natomiast czy w tej chwili będzie? Ja nie znalazłem jeszcze geologa i górnika w obecnym składzie posłów. Są pracownicy administracji lokalnej, są dużo jest prawników, dużo jest bardzo nauczycieli, dużo jest osób mieniących się dyplomami zarządzania MBA. Natomiast geologów i górników nie ma. Najbliżej tak naprawdę nam to jest bodajże dwóch leśników i chyba ktoś z wykształceniem przyrodniczym. I mam trochę obawy w tym zakresie, no bo mogą być najlepsze pomysły, natomiast mając swoje doświadczenia z lat 2009-2011, kiedy przyglądałem się bardzo blisko poszczególnym komisjom sejmowym, które wypracowywały tą ustawę, która w tej chwili cały czas obowiązuje,
to jest miejsce, w którym tak naprawdę pierwotny projekt może ulegać pewnego rodzaju modyfikacjom. Zastanawiamy się tak naprawdę w tym wszystkim jeszcze, w jaki sposób państwo przyjmie swoją rolę, czy będzie tylko pewnego rodzaju rozjemcą rzeczy, które będą się dziać w obszarze jakby surowcowym, czy będzie jednak pewnego rodzaju nie tylko arbitrem, ale kimś bardzo poważnym, kto będzie chciał kreować bardzo poważną politykę. I tutaj wracam jakby do tego pytania, które padło na końcu. My jako spółka z udziałem Skarbu Państwa często jesteśmy tak naprawdę narzędziem jakby kreowania jakby tej polityki i w tym względzie musimy mieć na uwadze, że nie to, że nie jesteśmy równym partnerem, ale mamy pewnego rodzaju i bonusy, i ograniczenia z tego tytułu wynikające. Czyli musimy patrzeć na to wszystko nie tylko z punktu widzenia, jak przestrzegać tego prawa, ale jak przestrzegać tego w taki sposób, żeby nasz jakby ten super właściciel był tak naprawdę zadowolony. Zastanawiamy się też, w jaki sposób i ile stron będzie uczestniczyć jakby w tym całym procesie tej dystrybucji tych praw, tych uzyskiwania tych koncesji. Bo proszę zwrócić uwagę, jak ja sobie przypominam wczesne nasze koncesje, no to na przykład cały w zasadzie postępowanie, oczywiście z udziałem tutaj organu nadzoru górniczego czy ministerstwa, dziś, tak jak dzisiaj Ministerstwo Przemysłu, to były organy tak naprawdę współdziałające i na tym się tak naprawdę sytuacja kończyła. Całe postępowanie środowiskowe też kończyło się w ministerstwie. Ten czas uzyskiwania koncesji był większy. Od 2008 roku mamy już jakby nieco inną sytuację. Mamy regionalne dyrekcje ochrony środowiska, mamy inne organy środowiskowe, na przykład w gminach. I ja pamiętam nasze pierwsze doświadczenia w 2009 roku, kiedy chcieliśmy zmienić coś w koncesji, to w gminie półtorej roku tak naprawdę przebiegało postępowanie środowiskowe. Była już praktycznie podpisana decyzja środowiskowa. Ja ją prawie widziałem, bo mi pokazywał wójt, po czym nagle w poniedziałek dostaliśmy informację, że oni się uznali za organ niewłaściwy, bo tam jest teren zamknięty i w związku z tym tak naprawdę muszą to przekazać na nowo tak naprawdę do innego organu. To były początki tamtej sytuacji, która była 2008 roku, natomiast w tej chwili wydaje mi się, że już i ten okres współpracy i tak dalej powoduje, że akurat samo postępowanie środowiskowe nie jest takie straszne i takie jak się dotychczas malowało. Natomiast pojawił się inny ważny gracz, który w ogóle w ustawie prawo geologiczne właściwie nie jest wymieniony, ponieważ całe postępowanie środowiskowe musi być również uzgodnione z innym podmiotem, który pojawił się od roku 2018. I to są Wody Polskie. I proszę mi uwierzyć, to Wody Polskie w tej chwili zajmują nam najwięcej czasu i aktywności, żeby tak naprawdę uzyskać zadowalające tak naprawdę przyzwolenie jakby na naszą działalność. To jest rzecz, która u tych, którzy zajmują się tylko poszukiwaniem, rozpoznawaniem właściwie nie funkcjonuje. Natomiast ci, co w tej chwili tak naprawdę starają się przygotować dokumenty dopiero do złożenia o wnioski koncesyjne, okazuje się, że najwięcej czasu spędzamy jakby z takim właśnie organem. Dziękuję panie dyrektorze. Cieszę się, że udało się panu poruszyć w tych kilku minutach aż tyle wątków. To, co potrzeba do tego, żeby powstało dobre prawo, to na pewno potrzeba dobrej diagnozy, do której tutaj mam nadzieję się również panowie, oprócz tego tysiąca słynnych już magicznej liczby wniosków do Rady skierowanych, pan dyrektor również przyczynił, ale to jest górnictwo podziemne. A teraz pan prezes Filusz, bardzo bym prosił, żeby pan się w swojej wypowiedzi skoncentrował na wybranych aspektach prowadzenia działalności przedsiębiorcy górniczego, które mają kluczowy wpływ na powodzenie projektów inwestycyjnych, ponieważ czas eksploatacji złóż kruszywa na przykład, czy surowców skalnych, no nie jest tak długi jak kopalń miedzi. Tutaj ten proces musi się odbywać szybciej. To jest górnictwo odkrywkowe, a nie podziemne, ale ponieważ są tysiące, jest kilka, 1500 chyba, około 1500 przedsiębiorców, około 3000 złóż eksploatowanych kruszywa. A więc myślę, że Polski Związek Producentów Kruszyw jak w soczewce zogniskował wszystkie te problemy i gdyby pan zechciał się z nami podzielić i niektórym uświadomić, a niektórym niektórych utwierdzić z naszych tutaj obecnych słuchaczy, co jest największą bolączką? Dzień dobry. Ja zacznę przewrotnie od pana wykresu sprzed jakiegoś czasu, który pokazywał, jak to duże zasoby bilansowe mamy piasków i żwirów w Polsce.
tutaj profesor Galos zwrócił na to uwagę, że to wcale nie znaczy, że my mamy tak dużo zasobów, które są do wzięcia dzisiaj. Tak? Bo my dokumentujemy i ten wzrost tych zasobów wynika z tego, że przedsiębiorcy dokumentują złoża. Spółka, którą ja osobiście nadzoruję, w ostatnich 2 latach myśmy udokumentowali złóż piasków i żwirów na ponad 200 milionów ton. Ale to jest tylko dokumentacja. Tak? Oczywiście tutaj ten proces pozyskiwania dokumentacji, zatwierdzania nie jest problemem. Tak? Tutaj prawo PGG działa, nic się nie dzieje, marszałkowie zatwierdzają. Ten proces przebiega płynnie. Oczywiście trzeba zainwestować, aczkolwiek też o tym była dzisiaj mowa, że wcale tak dużo nie inwestujemy w poszukiwania złóż. Natomiast ile z tych 200 hektarów ostatecznie na tych 200 hektarach powstanie kopalni? Może na 20% góra. I to jest najprostsze, tak? Znalezienie, geolodzy dokładnie wiedzą, gdzie złoża mamy, jak je udokumentować. Natomiast lokalna społeczność, no tu jest problem. Tak naprawdę też tu słyszałem głosy, były, że ta współpraca z społecznością lokalną, tłumaczenie, pokazywanie plusów, ale otwarcie, granie w otwarte karty, jasne. Inwestowanie w jakiś sposób przed jeszcze otwarciem kopalni, to powiem szczerze, to do końca mi się nie podoba, bo tak naprawdę uchwałę podejmuje Rada Gminy o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego, bo ja mówię już o tym etapie, który ma to złoże udostępnić. I teraz, jeżeli my zaczynamy inwestować lokalnie jakieś pieniądze w różne rzeczy dla ludzi, czy to nie jest forma przekupstwa urzędniczego? Ja tu jestem ostrożny. Powiem szczerze, ja osobiście jako prowadzący firmę jestem tutaj troszkę ostrożny. Ale załóżmy, że przeszliśmy ten etap tych uzgodnień ze społecznością lokalną. Gmina podjęła uchwałę przystąpienia do planu zagospodarowania przestrzennego. Urbaniści zaczynają pracować. No i mamy jakieś złoże, które sobie upatrzyliśmy. Tak? No i teraz, proszę Państwa, jeżeli chodzi o piaski, żwiry. Południowa Polska, południowa zachodnia Polska, zachodnia Polska. Złoża pochodzenia głównie rzecznego. Rzadko się zdarza, albo prawie nigdy się nie zdarza, że te złoża wzdłuż Odry, Nysy Kłodzkiej, Bobru, Kaczawy nie miałyby na sobie gruntów klas chronionych. Bez zgody Ministerstwa Rolnictwa no nie będzie. Jeżeli to jeszcze jest skrawek złoża, w jakimś jednej części złoża parę hektarów, uszczuplenie zasobów nie będzie zbyt duże, no to jeszcze ta kopalnia być może powstanie. Ale jeżeli to jest większy obszar, i tu mówimy tak naprawdę o klasach 3B, 3A, bo koszt odrolnienia klas pierwszych i drugich jest tak wysoki, że przy eksploatacji kruszy w tego typu to się nie opłaca. 3B, 3A, więc nie jakieś tam super gleby. Ale najczęściej praktyka taka jest, że no nie ma zgody na wyłączenie tych gruntów rolnych z eksploatacji, pod eksploatację. Jeżeli mamy takie złoże, ja osobiście taki projekt mam, rozrzucone te gleby klas chronionych po całym złożu. Jeżeli nie będzie zgody, praktycznie też temat się kończy. No bo trudno sobie wyobrazić racjonalną gospodarkę, eksploatację złoża, jeżeli będziemy skakać z wydobyciem, zostawiać filary, drogi dojazdowe do pól. No nie ma projektu, tak? I z tych zasobów bilansowych być może 30 milionów można sobie dzisiaj skreślić. Las. Wiemy, że mnóstwo złóż jest pokrytych lasami państwowymi. Ja osobiście zamykam w tej chwili jedną kopalnię, bo nie dostaliśmy zgody. Negatywna opinia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, podtrzymana przez Ministerstwo Środowiska i Klimatu i Środowiska. Planu zagospodarowania nie ma, kopalnię zamykamy. 0,5 miliona ton z lokalnego rynku zniknie, tak, za chwileczkę. Nie ma tutaj jasnej strategii, powiedzmy, generalnej dyrekcji, czy w ogóle państwa w tym zakresie, bo wiem, że to jest różnie w różnych rejonach Polski, ale Dolny Śląsk, Lubuskie, Opolskie, Śląskie, generalnie lasy państwowe nie chcą słyszeć o przeznaczaniu gruntów pod eksploatację, czy lasów pod eksploatację. Mówimy o dużych kompleksach, ale często na złożach jest parę hektarów. Odseparowany kompleks leśny, 5 hektarów. Złoże w całości ma, powiedzmy, 50 hektarów. Nie ma zgody. Te 5 hektarów trzeba objechać, tak? Odseparowany kompleks. Prosty las, sosna, typowy las w Polsce. I też nie ma zgody. I tu przedsiębiorca nie ma najmniejszego wpływu na te decyzje. Czy to dotyczy gleb klas chronionych, czy lasu. My możemy się tylko przypatrywać i czekać, jaka będzie opinia, no bo to gmina proceduje, tak? Oczywiście wspomagamy tą gminę od strony prawnej, opinię
piszemy, podpowiadamy, co zrobić, jak napisać. Natomiast ostateczna decyzja w tych dwóch przypadkach podejmowana jest na poziomie ministerialnym i jest zło, że albo go nie ma, tak? Albo kopania, bo często tu mówimy o przedłużeniu życia kopalni istniejącej, no nie ma już więcej złoża, no to nie dostaniemy, planu nie będzie, kopalnię zamykamy. Są inne jeszcze historie, no to tak w soczewce być może w jednej kopalni, ale no, boimy się zawsze bardzo, jeżeli przez złoże płynie jakiś ciek wodny. No nie daj Boże, tam jeszcze woda w tym cieku jest. No to Wody Polskie mają z nami tutaj używanie, tak? Przerwanie biegu rzeczki, tej czasami suchej od lat, no nie jest takie proste. I też, no bo mówimy, są regionalne dyrekcje wód, które troszeczkę przyjaźniej patrzą na to, inne nie chcą słyszeć. Natomiast, proszę Państwa, często ten ciek wodny, którym płynie woda okresowo, trzeba zostawić filary po 50 metrów z każdej strony, no to jeżeli złoże ma kilometr, dwa kilometry długości, no to mówimy o 20 hektarach wyłączonych, tak? Nawet przejście przenośnikiem przez tą rzeczkę wymaga pozwolenia wodnoprawnego. My czekamy na te pozwolenia wodnoprawne czasami rok, dłużej. Często przychodzą uwagi zupełnie niepoparte w prawie, tak? Samo się dzieje przy decyzjach środowiskowych. No dzisiaj tutaj też troszkę była mowa o decyzjach środowiskowych, ale proszę Państwa, złoże, dodatkowy kawałek złoża na jednej kopalni, 12 hektarów, decyzja środowiskowa 2,5 roku. 2,5 roku procedowanie decyzji środowiskowej na 8 hektarów czy 12 hektarów złoża. No i być może zdążymy, a może już kopalnia stanie na rok i będą koszty i problemy. Więc ja tutaj nie wskazuję, co trzeba zmienić w prawie, tak? Ja tylko pokazuję, z czym my się borykamy i tych zasobów bilansowych jest dużo, ale jakby było tak dobrze, to byśmy tutaj nie siedzieli i nie rozmawiali o tych problemach, tak? Czyli dostępność do zasobów, proszę Państwa, jest kluczem w górnictwie odkrywkowym. Tak można byłoby chyba zdefiniować, podsumować to, co Pan przedstawił. Znaczy, mówię, wiedza jest. Naprawdę myślę, że każda większa firma geologa zatrudnia, więc dokładnie wiemy, gdzie te złoża są. Czasami jedno wytypować to najmniej problematycznie wymaga przeszukania w obrębie 50 kilometrów kilku złóż i na końcu zostanie to najmniej problematyczne, bo proszę Państwa, to też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest zwłaszcza piaski żwiry. To jest bardzo lokalnie wydobywany i lokalnie konsumowany materiał. Nie wozi się piasku na odległość większą niż 100 kilometrów. Żwir, jeżeli jest dostęp do bocznicy, ok, można zawieźć 200 kilometrów, to się jeszcze opłaca. Więc jeżeli my też to próbujemy tłumaczyć lokalnie, tak, ale nie ma za bardzo z kim rozmawiać, zamkniemy tą kopalnię. Za chwilę tą kopalnię, bo wy nie chcecie mieć kopalni, to jeszcze parę lat i to kurzywo oczywiście przyjedzie z większej odległości, z kosztem transportu razy dwa. Wasi lokalni producenci kostki brukowej, betonu, to kurzywo dostaną, tylko że będą płacili dwa razy więcej niż dzisiaj, a ci producenci, którzy jeszcze na tym rynku będą, oczywiście tak działa rynek, dostosują te ceny do cen najwyższych, tak? I taki jest efekt. Oczywiście to nie trafia, tak? To nie trafia do żadnego wójta, burmistrza, tym bardziej mieszkańców, ale takie są realia. Taki dobry przykład, no z innego powodu to się stało, ale w tej chwili na Górnym Śląsku jest bardzo duży deficyt żwirów ze względu na to, że zbiornik Raciborski wstrzymał eksploatację kilku kopalni tam w czaszy tego zbiornika suchego. Oni w tej chwili, tam woda powoli już schodzi, ale trudno powiedzieć, czy ruszą w listopadzie, to nie wiem, nie mamy takich informacji. Ale dzisiaj Górny Śląsk cierpi na brak żwiru i pojawiły się oferty żwirów o 25 zł wyższe niż do tej pory, bo to kurzywo przyjeżdża, za chwilę będzie z Kieleckiej kopalni przyjeżdżał Łapień, bo nie ma żwiru. Z opolskiej kopalni nie ma za bardzo też możliwości produkcyjnych, zresztą za chwilę tutaj te rejony Głuchoła, Znysy, Prudnika będą wymagały zwiększonych zapotrzebowania na kurzywa. I to jest tylko klęska żywiołowa, ale to tylko pokazuje, co się dzieje, jeżeli lokalnie kopalnie się będą zamykać. Nie wskazał Pan w swojej wypowiedzi, wskazując na trudności w dostępie do złoża czy do złóż, tego obszaru, w którym, proszę Państwa, ten czynnik kosztowy wystąpił najbardziej jaskrawo,
bo według mojej wiedzy najwyższe ceny kruszyw w ofertowaniu inwestycji wielkich budowlanych są w Szczecinie. Ale panie prezesie, przepraszam, muszę dbać o dyscyplinę czasową. Chciałbym wywołać do tablicy samorządowca, bo tutaj, przepraszam za słowo, psioczyli panowie również na samorząd. W związku z tym chciałbym zapytać pana doktora Wojtulka, który jest nie tylko geologiem i prawnikiem, jak już wspomniałem, ale jest również politykiem samorządowym. Jak pan ocenia, wyważając te trzy role, w których pan występuje, prawo geologiczne i górnicze i cały system prawny związany z procesem zagospodarowania złóż, czego nie powiedzieli pańscy poprzednicy, a pan chciałby zwrócić uwagę zebranych tutaj, a ja chciałbym pana zapytać o kształt obecnej polityki surowcowej państwa w odniesieniu do klimatu inwestycyjnego. Chyba będzie mnie słychać. Może tak troszkę pół żartem powiem, bo cały czas mówimy o tym, co złe w prawie geologicznym i górniczym. Jaki to ma zły wpływ na klimat inwestycyjny w branży, o której rozmawiamy. A ja muszę powiedzieć państwu, że pomimo tak złego prawa geologicznego i górniczego, tych niektórych rozwiązań, nasi przedsiębiorcy naprawdę sobie dobrze radzą. Można by zatem porównać nasze prawo geologiczne i górnicze trochę do takiego bolącego zęba, który jest strasznie nieznośny, ale na szczęście jeszcze nie powoduje bardzo drastycznych skutków, co nie oznacza, że jeżeli będziemy utrzymywali ten stan rzeczy, to się to po prostu nie zmieni. Faktycznie tutaj przedsiębiorcy wskazali i bardzo dobrze, że taka jest ankieta przeprowadzona. Ja tu trochę podejdę z tej strony bardziej społecznej do wypowiedzi. Jest to też metoda przekonywania wszystkich nas, że zmiany są konieczne. Tak? To jest bardzo istotne. Dlaczego? W tych wszystkich do tej pory wypowiedziach, które od państwa słyszałem, nie usłyszałem jednej takiej konstatacji o powodzie, dla którego prawo geologiczne i górnicze poszło w tym kierunku, w jakim poszło. Pierwsza sprawa, ono się dzieli tak trochę dwojako na geologiczne i górnicze. Historycznie kiedyś były one oddzielnie. Nie powiedziałbym, że w kwestii prawa górniczego, w tej drugiej części, są tak duże problemy jak w kwestii prawa geologicznego, jak w odniesieniu chociażby do procesu koncesyjnego. Więc cała ustawa rozpatrywana jako całość, no nie sądzę, że powinniśmy powiesić na niej wszystkie psy. Natomiast jeśli chodzi o tą część geologiczną, zwróćcie państwo uwagę, kiedy zaczęły się problemy. De facto wtedy, kiedy Polska zaczęła integrować się z Unią Europejską. A to dlatego, że procesy europeizacyjne wymusiły zmianę statusu quo, który wypracowaliśmy w 1994 roku i kolejne dyrektywy Unii Europejskiej. Najpierw dyrektywa węglowodorowa, teraz rozporządzenie o surowcach krytycznych wymuszają reakcję ustawodawcy, aby wprowadzić te przepisy do porządku prawnego. Nawet dyrektywa, która obowiązuje bezpośrednio, będzie wymagała implementacji pewnych założeń, żeby była skuteczna, bo ona nam nie wyznacza ścieżki na przykład wyłaniania projektów strategicznych i wsparcia takiego przyspieszonego, to my musimy zrobić. Zwróćcie państwo uwagę, że już w ustawie z 1994 roku na przykład w ślad za wymogami związanymi z naszym uczestnictwem w Unii Europejskiej prowadzono chociażby postępowanie przetargowe do procesu koncesyjnego. Tak? Jako dopuszczalne, nie obowiązkowe. Tak, tak, jako dopuszczalne. Ale co chcę przez to powiedzieć? Wydaje mi się, że nasze prawo działa reaktywnie, prawo geologiczne i górnicze. To ta reaktywność, brak przemyślenia strategii postępowania doprowadziła do stanu, który mamy obecnie. A stan podsumował najlepiej pan dyrektor Departamentu Geologii,
który powiedział, że nie zawsze sobie już jesteśmy w stanie poradzić. Urzędnicy w samym ministerstwie z tym, jakie mamy przepisy. Krótko mówiąc, od strony takiej prawniczej powiem Państwu, prawo geologiczne i górnicze z mojej perspektywy, a zajmuję się nim od lat, straciło spójność. Prawo jest pewnym systemem, a zwłaszcza taka gałąź prawa, jakim jest prawo geologiczne i górnicze. Są różne prawa, a my mamy to szczęście, że jesteśmy skodyfikowani i tworzymy jedną spójną całość. Co zrobiliśmy z tą całością? Doprowadziliśmy do rozszczelnienia systemu. Istnieją przepisy, które są sobie przeciwstawne. Można wywrócić proces koncesyjny decyzją uznaniową organu administracji publicznej albo ze względu na interes publiczny, albo ze względu na to, że będzie zagrożenie utraty środków europejskich. Jedna kopalnia przez to de facto nie powstała, prawda? No to wybierzmy, który przepis ma dać ten luz decyzyjny organowi, czy nie ma ich za dużo. Już u samego zarania powstania tej ustawy mamy do czynienia z jej dużymi błędami. Na przykład ustawodawca precyzuje w ustawie, jakie warunki powinien spełniać wniosek o koncesję geologiczną. Przecież to urąga technice prawodawczej, drodzy Państwo. W Polsce technika prawodawcza jest normowana rozporządzeniem. Rozporządzeniem wydanym przez bodajże premiera Leszka Millera. Tam jest wyraźnie napisane, że jeśli ustawodawca chce pewne elementy szczegółowe zawrzeć, to tworzy tak zwane przepisy blankietowe, które się zaczynają od słów minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi, i tu powinno się określić właśnie w rozporządzeniu takie elementy jak to, co powinien zawierać wniosek koncesyjny, prawda? Także reaktywność, niesystemowość prawa jest z mojej perspektywy istotnym problemem, który powinniśmy zmienić. A z perspektywy samorządowca? Słucham? A z perspektywy samorządowca? Zaraz powiem, tylko jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj zasugerować, korzystając z obecności pana ministra. W takich gałęziach prawa dość spójnych, w różnych innych gałęziach prawa w Polsce istnieją komisje kodyfikacyjne, które pilnują czystości tego prawa, które nie dopuszczają do sytuacji takiej, że doprowadzamy do wytworzenia się pewnego chaosu w tych przepisach prawnych. Ja bym oprócz Rady Geologicznej bardzo sugerował panu ministrowi, aby przemyślał możliwość także powołania komisji kodyfikacyjnej dla prawa geologicznego i górniczego. Aczkolwiek ja mogę sobie tutaj takie propozycje formułować. Znaczy tak, ale panie dyrektorze, mi chodzi o taką sugestię, co my możemy jako środowisko z jakim postulatem wystąpić. I tak samo mogę tutaj z tego miejsca jako osoba bądź co bądź prywatna powiedzieć taki pogląd, że dla mnie prawo geologiczne w tej formie straciło swoją funkcjonalność. Bez resetu, jakkolwiek pan minister się porusza w pewnych realiach politycznych, myślę, że nie będziemy w stanie tego usprawnić. Jest potrzebna nowa ustawa prawo geologiczne i górnicze. Co może być asumptem do jej przyjęcia? A właśnie procesy europeizacyjne. Skoro jesteśmy w przededniu przyjęcia bardzo wielu implementacji, być może jest to powód do tego, żeby rozpocząć dyskusję nad nowym prawem geologicznym i górniczym. A jeśli chodzi o samorządy, drodzy Państwo, naprawdę w samorządach geologia wcale nie ma takiego złego PR-u. Trzeba wydobyć z niej to, co najlepsze, i faktycznie inwestycje geotermalne budzą bardzo duży entuzjazm wśród społeczności lokalnych, a także geoturystyka, i w tym też kierunku Państwowy Instytut Geologiczny idzie. Natomiast no, bez samorządów żadna inwestycja geologiczna nie powstanie, bo jak Państwo wiecie, musi ona zostać uzgodniona z właściwym wójtem, prawda, burmistrzem bądź prezydentem
miasta. Natomiast jeśli chodzi o ten PR, to czego nie usłyszałem do tej pory, to kwestia pewnej sprawczości. Mi się bardzo podobało, co mówił pan profesor Speczik odnośnie możliwości wybudowania kopalni, która nie generowałaby odpadów. To, co pan minister mówił o idei kopalni niewidzialnej, ale to nadal jest sfera słów. A ja bym sobie życzył, żeby słowo stało się ciałem. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że tak jak w Saksonii, państwu opowiem, gdzie spędzałem swój staż podoktorski, budowa pierwszej nowej kopalni Niederschlag fluoru, kopalni, która jest sukcesem poszukiwawczym i inwestycyjnym, spowodowała wzrost inwestycji w tym zakresie, ale też przekonania lokalnych społeczności do tego, że tego typu projekty mają sens. I kończąc zupełnie, dlaczego według mnie do tej pory takiego sukcesu nie osiągnęliśmy? Ponieważ moim zdaniem my jako społeczeństwo cierpimy trochę na taką chorobę niezdecydowania. To znaczy, już to nawet w prawie geologicznym widać, kiedy większość państw decyduje się na jeden z czterech systemów udzielania zezwoleń, my mamy system hybrydowy na przykład, prawda? Tak samo w przypadku rozwoju projektów górniczych. Kiedy liczne państwa są w stanie zdecydować o swojej doktrynie surowcowej, czy chcą rozwijać takie projekty. Tak, to się stało w Szwecji. My do tej pory takiej doktryny nie wytworzyliśmy, bo nasza polityka surowcowa moim zdaniem czegoś takiego nie zawiera. A być może, gdybyśmy jasno postawili sprawę, że tego typu projekty powinny być wspierane, no to może by projekt pana profesora Specika wtedy się spotkał z ciepłym przyjęciem w ministerstwie, został zrealizowany, a tym samym napędził koniunkturę na dalsze. Dziękuję. O ile się nie mylę, panie doktorze, to w Szwecji to szwedzka służba geologiczna jest tym organem, który nadaje strategiczność złożu, a nie kto inny. Ale muszę powiedzieć, podsumowując pańską wypowiedź, że mnie pan trochę załamał, ponieważ sądziłem, że pan wleje trochę jako samorządowiec otuchy w nasze serca w ramach poprawy klimatu inwestycyjnego, ale tu muszę głęboko spojrzeć w oczy panu prezesowi Filuszowi i powiedzieć, jak możemy sobie wyobrazić, proszę państwa, 3000 kopalń odkrywkowych niewidzialnych, bo ja tego nie widzę. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Krzysztofa Szamałka. Critical Raw Materials Act. Czy to się może w naszym kraju udać? Nie z powodu zasobów czy złóż, ale z powodu niedoskonałości polskiego prawa w ustanowieniu i wdrożeniu szybkiej ścieżki dla projektów strategicznych, o których mówi Critical Raw Materials Act. I jakie jeszcze, w skrócie oczywiście, kluczowe problemy widzi pan jako pomysłodawca w ogóle tej konferencji, jako kluczowe do zmian, do rozwiązania, jeśli ma nastąpić poprawa klimatu inwestycyjnego? Dziękuję bardzo. Ponieważ mówimy o prawie, też obracam się w nim od dawna początków swojej kariery naukowej, a mało powiem, niektóre zapisy ustawy prawo geologiczne i górnicze, niezależnie czy roku 94 modyfikowane, czy po 2011 modyfikowane, są mojego autorstwa. Ale te, które są mojego autorstwa, powiem sam się chwaląc, nie podlegały znaczącym zmianom, bo wydawały się, że są napisane najbardziej logicznym językiem, bo językiem nie prawnika, a geologa. Taki zapis, który nie podlega żadnym zapisom, przytoczę go, to jest zapis mówiący o tym, że minister ochrony środowiska w zakresie geologii działa przy pomocy głównego geologa kraju, który jest podsekretarzem bądź sekretarzem stanu w resorcie. Proszę państwa, tego dopisku, że jest podsekretarzem bądź sekretarzem stanu w resorcie, nie było w prawie geologicznym i górniczym. I oczywiście ten zapis, który zaproponowałem, był następstwem, jak zawsze, tworzenia prawa w systemie nie antycypacyjnym, tylko adaptacyjnym. No bo się zdarzyła sytuacja, w której nie było głównego geologa powołanego do kierownictwa
resortu i dyrektor departamentu pełnił de facto tę funkcję, co dla wszystkich geologów było dowodem słabości geologii, braku docenienia jej, prawda, i tak dalej. Nie chcę teraz innych przykładów podawać, ale są. I myślę, że trzeba pod tym prawem, o którym pan doktor tutaj znakomicie mówił, że ono jest, ujawnia swoje różnego rodzaju słabości, ja bym powiedział, że ono nawet dla mnie w pewnym sensie jest eklektyczne, bo niby się zajmuje dokładnie tylko geologią i górnictwem, to gdzie ta eklektyczność? No eklektyczność chociażby w takim oto układzie, kiedy mówimy tak. Ustawa zajmuje się złożami, ale nie węglowodorami. A potem wpisuje w kolejnym tym, że złożami węglowodorów również. Następnie tak. Przewiduje specjalny tryb funkcjonowania w stosunku do dwutlenku węgla. Tak jakby dwutlenek węgla był czymś wyjątkowym, a nie, że jest gazem. Przecież jeżeli może być składowanie dwutlenku węgla, to znaczy, że może być składowanie dowolnego gazu. Przy oczywiście warunkach szczególnych, które mogą być opisywane przy każdym projekcie w systemie koncesyjnym. No przecież jeżeli pójdziemy dalej w zakresie składowania na przykład wodoru, to za chwileczkę zrobimy specjalną regulację dla wodoru. A jak się okaże, że jakiś inny gaz, hel albo inny, się okazuje być dla gospodarki również ważny, to się okaże, że zrobimy osobne rozdziały poświęcone kolejnemu gazowi. No i w ten sposób oczywiście ta spójność prawa i to, co zawsze jest rzeczą ważną, ustawy mówią o rzeczach ogólnych, regulują kwestie ogólne, a rozporządzenia regulują kwestie szczegółowe, zacznie nam umykać. To prawo nie rozwiązuje, mówiłem na różnych konferencjach, nikt tego nie podnosił dzisiaj, więc rozumiem, że albo jest to, państwo się ze mną zgadzają, albo nie byliście na tamtych konferencjach, ale nie wiem, czy państwo wiecie, że w obecnym zapisie prawa geologicznego i górniczego, jak wykazaliśmy to w analizie z panem mecenasem Stefanowiczem, o własności złóż niepodlegającym z artykułu 10, dokąd one sięgają, nie decyduje prawo geologiczne i górnicze i nie decyduje, proszę państwa, kodeks cywilny, tylko decyduje o czym to? Prawo budowlane. Napisaliśmy to, udowodniliśmy to, że prawo budowlane w świetle orzeczeń Sądu Najwyższego, też tego dotyczących, przesądza o własności, o zasadniczej funkcjonalności, że tak powiem, w zakresie geologii, co się w tym dzieje. Więc musimy po pierwsze dostrzec te wszystkie słabe punkty, które są niezmiernie ważne dla tego, żeby można było tym prawem się posługiwać. Zaraz przejdę do tego, co pan zapytał dokładnie, ale zgodnie z tym, co pan profesor Speciek mówił, najpierw student mówi to, co wie, a potem odpowiada na pytanie. Więc chcę powiedzieć również o tym, że bardzo ważną kwestią, którą trzeba widzieć, to jest potrzeba unikania nadmiernej szczegółowości prawa. A ta nadmierna szczegółowość prawa pojawia się, można powiedzieć, okresowo. Są takie okresy politycznie związane z tym, że określony pewien nurt polityczny zaczyna doszczegóławiać, a zwłaszcza doszczegóławiać w takim oto aspekcie, że złoża to jest rzecz narodowa, polska, i tak naprawdę wszystkim wara od tego, bo my powinniśmy sobie tutaj w tym zakresie funkcjonować jak chcemy. To trochę przypomina sytuację, w której my zamiast korzystać z doświadczeń, których zawsze korzystaliśmy i w okresie międzywojennym i tak dalej, chcemy wymyśleć polskie koło. Tak? Nie to, że będziemy używać, jeździć na kołach, które świat wymyślił już bardzo, bardzo dawno, tylko my wymyślimy polskie koło, tak? I szukamy tego właśnie polskiego koła, zupełnie niepotrzebnie, zwłaszcza, że szukamy go po to, żeby uchronić polskie złoża przed obcym. Przed obcym. A przecież możemy się wszyscy zgodzić, jesteśmy praktykami, teoretykami i praktykami, że złoża, które leży w Polsce, nie da się bez zgody organu państwa wywieźć, zagospodarować, czy w jakikolwiek sposób użytkować. No gdyby chodziło to o pojedyncze diamenty, które ktoś gdzieś znajdzie w jakimś jednym miejscu, prawda, i wsadzi do kieszeni, no to mogłoby o to chodzić. Ale kiedy mówimy o masowej wydobyciu w tonach, dziesiątkach ton czy milionów ton,
to nic się tutaj nie może zdarzyć bez zgody gospodarza, tak? Bez regulacji ogólnej, która o tym mówi. Więc ja jestem zwolennikiem tezy, żeby prawo geologiczne i górnicze, które przed nami, czy to w nowelizacji, czy też w nowych jakichś rozdaniach, co byłoby wspaniałe, odnosiło się ogólnymi przepisami wprowadzającymi, jasnymi, zrozumiałymi dla każdego. Bo kończąc ten wątek, kto jest użytkownikiem ustawy prawo geologiczne i górnicze? No przecież nie prawnicy. Przecież użytkownikami ustawy prawo geologiczne i górnicze powinni być przedsiębiorcy. Oczywiście oni się posiłkują prawnikami, którzy przygotowują wnioski, ekspertyzy, jakieś inne historie, ocenę, jak to się kształtuje na przykład konkurencyjnie w stosunku do innych krajów. Ale to powinna być ustawa, która jest zrozumiała dla każdego, kto zajmuje się w tym sektorze określoną działalnością. Ja nie wiem, bo ja jestem dosyć oryginalnym człowiekiem, o czym mi różni ludzie przypominają, ale ja mówię tak, nawet jak studentom zaczynam wykład z prawa geologicznego i górniczego, to najpierw czytam im pewien artykuł i pytam się, a co państwo z niego zrozumieliście? Zapewniam państwa, że nie łże. Najczęściej jest tak, że dochodzimy do wspólnego wniosku, że tak, na pewno jest to fragment napisany w języku polskim, na pewno pojedyncze słowa są dla każdego zrozumiałe, natomiast sensu nie są w stanie złapać. Nie są w stanie złapać sensu. No proszę państwa, jeśli tak jest, to znaczy, że my musimy nad tym bardzo poważnie popracować, bo przez to również tracimy pewne tempo tych właśnie junior companies na przykład. Tak przecież takie junior companies powinny powstawać z naszych absolwentów, naszych wydziałów, tak? Junior companies to jest przede wszystkim mózg, to jest przede wszystkim intelekt, to jest pomysł na zrobienie czegoś, czego inni nie zrobili, bo albo są za dużą firmą, albo są za bardzo skrępowani przepisami wewnętrznymi, różnymi innymi. A tu tworzymy spółkę, czy wszystko jedno, jaką formę działalności gospodarczej, to może być jednoosobowa działalność i tak dalej, i szukamy czegoś metodami na przykład kartowania powierzchniowego, czy zbierania okazów po to, żeby je przeanalizować, czy zawierają określone pierwiastki. Więc jeżeli byśmy tak do tego podeszli, to te junior companies by się tworzyły właśnie z tych właśnie ludzi, którzy są absolwentami wchodzącymi w rynek pracy. Pan profesor Speczek o tym nie mówił, ale ja znam ten przypadek, bo i znam tego człowieka, tak? Tego, który jest głównym właścicielem tego Lumina Capital, czyli tej wielkiej korporacji. Przecież to jest człowiek, który wraz ze swoimi kolegami ze studiów założył junior companies, tak? Założył junior companies, która zaczęła prowadzić prace geologiczne, no i w wyniku splotu okoliczności, być może szczęścia, Napoleon już mówił, że generałowie czy marszałkowie to powinni być nie ci, co umieją, tylko ci, co mają szczęście, tak? Więc być może dlatego. Ale mówię specjalnie, być może chaotycznie, bo nie spodziewałem się tego pytania, że praca przed nami jest jeszcze ogromna, bo nawet jeśli pani mecenas za chwileczkę powie i o jakiejś systematyzacji i propozycji, które wpłynęły, to one też są eklektyczne. Jeden mówi o tym, drugi mówi o tamtym. My to musimy wszystko dopiero teraz uwspólniać, w sensie co ono ma oznaczać w jakimś porządku racjonalnym, myślowym, ale to tylko oznacza, że jest bardzo dużo przed nami pracy i ja nie chcę zabierać czasu pani mecenas, która pewnie za chwilę zabierze głos z polecenia pana prowadzącego. Z polecenia jak z polecenia, ale przede wszystkim pani mecenas, ktoś nam ukradł czas i widzi pani przed sobą licznik, który pokazuje 8 minut, ja obiecałem pani 10 i temu, kto tam ten licznik nastawił, próbując nadrobić te opóźnienia, które przez cały dzień wynikły, to proszę się tym nie przejmować, ma pani 10 minut, tak jak obiecałem, 10 minut na 1000 kwestii. Nie wiem, czy to jest odpowiednia norma czasowa, ale bardzo proszę, pani mecenas. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Jak już państwo zapewne słyszeli, przypadła mi rola przewodniczenia
grupy zajmującej się prawem geologicznym i górniczym powołanej przez pana ministra Krzysztofa Golosa Rady Gospodarowania Zasobami Ziemi jako organu doradczego, który skupia cały szereg ekspertów, którzy reprezentują różne obszary tak i branżowo, naukowo i mają określoną wiedzę. Natomiast przechodząc już do tych kwestii, które na pewno Państwa bardziej interesują. Jak już zostało zapowiedziane, pracujemy teraz nad nowelizacją prawa geologicznego i górniczego, kolejną nowelizacją. To, że jak funkcjonuje prawo geologiczne i górnicze, to już słyszycie Państwo przez cały dzień. Te zmiany, które były dokonywane dotychczas, często były zmianami kierunkowymi, które miały wprowadzić pewne, doregulować, uzupełnić pewne obszary w prawie geologicznym i górniczym z uwagi na różne okoliczności zewnętrzne. Tym razem celem jest niejako rewizja tej ustawy i przekrojowe spojrzenie przez przepisy prawa geologicznego i górniczego i dodatkowo też uzupełniająco rozporządzeń w takim zakresie, w jakim będzie to nam dane. Natomiast już same te uwagi, które zostały zgłoszone, pokazują, że czy przedsiębiorcy, czy osoby, które reprezentują środowiska naukowe, geolodzy, górnicy, czy też osoby reprezentujące organy administracji geologicznej czy nadzoru geologicznego dostrzegają problemy w różnych aspektach. Część tych uwag się pokrywa. Niektóre problemy powtarzają się i one wychodzą niejako na powierzchnię jako te najpoważniejsze. Natomiast to też pokazuje rodzaj i charakter uwag stanowi niejako diagnozę tego prawa geologicznego i górniczego. I te uwagi potwierdzają też tą krytykę, która dzisiaj była, która spadła na polskie regulacje. Krytyka jest, nie należy ukrywać tego, zasadna. Ustawa jest jaka jest, natomiast nie jest ani zupełnie zła, ale też nie jest idealna i myślę, że idealna nigdy nie będzie w tym kształcie. No tutaj nie ma co się oszukiwać. Natomiast przez to, że te uwagi są dosyć przekrojowe i przechodzą przez de facto prawie każdy dział ustawy, myślę, że możemy dostrzec i ulepszyć w takim zakresie te przepisy, tak żeby wyjść naprzeciw tym postulatom, które zostały zgłoszone, jak również troszkę postrzywać to, co zostało w tych poprzednich nowelizacjach wprowadzone w sposób czasem nie do końca przemyślany albo z uwagi na cząstkowość powoduje te niespójności, które były podnoszone. I przechodząc tak już do poszczególnych postulatów, które zostały zgłoszone, jak już powiedziałam, one przechodzą przez całą ustawę. To nie jest tak, że tylko dotyczy węglowodorów, tylko składowania dwutlenku węgla, ale i obszaru dokumentowania, i kwestii związanej z koncesjonowaniem. Na pewno dosyć dużo uwag zostało zgłoszonych dotycząc w zakresie informacji geologicznej. I ta informacja geologiczna była już dzisiaj podnoszona jako ten element, który jest niejako stoperem pewnych inwestycji z uwagi na kwestie finansowe. Te postulaty, które zostały zgłoszone, dotyczą i propozycji przedefiniowania obecnej zawartości informacji geologicznej,
jak i kwestii zakresu odpłatności tej informacji geologicznej, czy sposobu wyceny. Propozycje w tym zakresie są różne. Niektóre są wyłączające się, sprzeczne. Myślę, że tutaj będzie duża praca też Rady, żeby tak wypracować takie rozwiązanie, które będzie wychodziło naprzeciw branży, ale też takie, które będzie mogło być uwzględnione w dalszym procesie legislacyjnym. Uwagi dotyczyły również też na przykład użytkowania górniczego w tym zakresie. Część z nich to była propozycja przeniesienia do aktów, uregulowania w aktach wykonawczych zasad ustalania tego wynagrodzenia czy esencjalne negocji tych umów, jak i innych też docelowo rozważamy w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, w jakim przepisy konstytucji nam zezwalają, przeniesienie części rozwiązań na poziom rozporządzenia, tak żeby faktycznie ułatwić, troszkę odchudzić tę ustawę, ale też zmiana rozporządzenia jest o wiele łatwiejsza niż zmiana ustawy. Na pewno, jeżeli chodzi o klimat inwestycyjny, są rozważone rozwiązania, które pozwolą niejako skrócić proces uzyskiwania koncesji czy decyzji wymaganych, tak jak propozycja pojawiła się zwiększenia ograniczenia udziału społeczeństwa i organizacji społecznej w postępowaniach, na przykład przy zatwierdzaniu planu ruchu zakładu górniczego, w przypadku, kiedy już na etapie decyzji środowiskowej ten udział był zapewniony. Również przyglądamy się rozwiązaniom z innych ustaw, które można by przerzucić na poziom prawa geologicznego i górniczego. Tak jak w przypadku na przykład wydłużania koncesji. Analogicznie jak jest w prawie wodnym i są jest automatycznie przedłużane pozwolenie wodnoprawne, jeżeli wniosek jest złożony odpowiednio wcześniej. Oczywiście muszą być też spełnione przesłanki, ale często przedsiębiorcy przez to długotrwałe, przeciągające się postępowania, mimo odpowiednio wcześniej złożonego wniosku o przedłużenie koncesji, nie mogą jej przedłużyć z uwagi na to, że jej czas obowiązywania minął. Również analogicznie do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku rozważamy kwestię związaną z dostępem, znaczy może nie, ustaleniem stron postępowania w przypadku, kiedy ten stan jest nieustalony z uwagi na nieprzeprowadzone postępowania spadkowe. Tutaj taką podpowiedzią jest rozwiązanie, które funkcjonuje na etapie na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Inne postulaty dotyczyły też kwestii dokumentowania własności górniczej, uzupełnienia definicji. Pojawiają się kwestie też związane z, tu też pod kątem Critical Raw Material Act, kiedy w aktualnym stanie prawnym pewne definicje nie są zamieszczone. Nie mamy definicji kopaliny towarzyszącej. Są głosy odnośnie wprowadzenia definicji teraz umknęło, ale chodziło o
Użyteczny składnik mineralny, który dotyczy pierwiastków ziem rzadkich, które też występują w ramach złóż kopalin, które są objęte prawem własności nieruchomości gruntowej i zostały zgłoszone propozycje, które mogą rozwiązać problem kompetencyjny i tak naprawdę niedoreglowania i doprecyzowania zakresu artykułu 10 regulującego prawo własności górniczej, tak żeby to prawo było bardziej wykonalne, szczególnie z uwagi na te projekty. Zostały zgłoszone również uwagi odnośnie i propozycje, postulaty odnośnie kwalifikacji i uprawnień geologicznych i górniczych. Po tej ostatniej nowelizacji pewne rzeczy zostały niedoregulowane i z uwagi na zgłaszane w późniejszym etapie uwagi po prostu trzeba doprecyzować pewne kwestie. Nad tym też pracujemy. Tutaj postulaty i konkretne propozycje, nawet sformułowania przepisów zostały zgłoszone. Także trzeba sobie powiedzieć, że tutaj kładziemy, ideą jest jakość ponad szybkość i tych uwag jest dużo. Aktualnie pracujemy nad tymi wytypowaniem najpilniejszych i najistotniejszych kwestii, natomiast te pozostałe nie schodzą nam z pola widzenia i każdy tak naprawdę sektor branży mineralnej jest brany pod uwagę, tak żeby ułatwić funkcjonowanie i stosowanie tej ustawy, szczególnie, że brak jasności prawa, bariery legislacyjne, luki legislacyjne są powodem takiej, a nie innej sytuacji w tej branży. Może być? Proszę Państwa, to były ogólne kierunki i zamiary i miałem Panów odpytać, czy to Panom wystarczy, czy nie wystarczy, czego Pani nie powiedziała, a Panom bardzo zależy, ale Pan Minister poprosił o głos i nie uchodzi, żebyśmy się jako uczestnicy panelu nie wyzbyli swoich uprawnień na rzecz pana ministra, który może zechce przekazać państwu zapewne cenniejsze wypowiedzi niż te, które możemy my sami z siebie wygenerować. Bardzo proszę, panie ministrze. Pan minister sobie życzy stać czy siedzieć? Życzy sobie stać. Życzy sobie. Wystarczy z tego siedzenia. Proszę państwa, no właściwie ja chciałbym tylko bardzo delikatnie, bo mam 3-4 minuty, nie sądzę, żeby więcej, do pewnych rzeczy się tutaj odnieść, do tych kwestii, które padły. I nie będę mówił o tym, o czym pani mecenas w swoim bardzo skrótowej mówiła, bo to jest całe multum spraw, prawda? Trudno je przekazać w ciągu, czy skomentować w ciągu kilku minut. Staramy się doceniać i dostrzegać te bolączki, które przedsiębiorców też bolą, chociaż tak naprawdę, jak sobie pomyślę, to wydaje mi się, że więcej tych bolączek jest po stronie innych regulacji prawnych niż prawo geologiczne i górnicze, prawda? Ale tak to prawo okołoinwestycyjne. No właśnie, więc prawo wodne, prawo ochrony środowiska, no, ustawa o planowaniu przestrzennym i tak dalej, i tak dalej. To na pewno jest pytanie, czy my możemy coś też i w tym zakresie zrobić. Natomiast dlaczego jednak sam się tu wywołałem do tego? Przede wszystkim dla tych powodów i dla tych kwestii, które poruszył pan doktor Wojtulek i które poruszył pan profesor Szamałek. Czyli spojrzenia bardziej takiego i wstecz, i do przodu, tak? Co się stało z tym prawem? Co się stało z tym prawem, które w roku 1994 było na naszym gruncie pewną rewolucją? Później nawet to prawo, które weszło w życie 1 stycznia 2012 roku, było kolejną, moim zdaniem, przy wszystkich uwzględnieniach, wszystkich uwarunkowań, całkiem niezłą próbą, całkiem niezłym podejściem. I co się stało w ciągu ostatnich 12 lat? Ta ilość nowelizacji kierunkowych właśnie, ukierunkowanych na załatwienie konkretnej sprawy, składowanie CO2, temat węglowodorów według innego pomysłu niż do tej pory, tak? I tym pod 8 dużych nowelizacji poświęconych bardzo szczegółowym sprawom. Kwestia złóż strategicznych, przy okazji CO2 ostatnio też w jakimś zakresie załatwiana. To z powodu, plus jeszcze 30 parę nowelizacji przy okazji nowelizacji innych ustaw.
Czyli mamy łącznie ponad w ciągu 12 lat ponad 40 nowelizacji prawa geologicznego i górniczego, a mówimy o kolejnej i to być może największej. Trochę paradoksalna to jest w pewnym sensie sytuacja, ale czy widzimy ścieżkę próby uzdrowienia tego? Pan doktor powiedział, komisja kodyfikacyjna. Zgoda, okej, tylko czy jest tam wyżej zgoda na takie działanie? Ja to postulowałem, mojej pani minister. To nie jest kwestia, że ona na to się nie pozwala. To jest kwestia zrozumienia wagi tego sektora przez rząd jako całość, tak? Z szerszego spojrzenia. Rząd, jeszcze rząd, który jest rządem koalicyjnym, tak? Gdzie te różne partie w różny sposób różne rzeczy postrzegają. To jest bardzo, bardzo trudne. Póki co do tego tematu nie udało mi się przekonać, ale będziemy pracować, obiecuję, że będziemy pracować nad tym, żeby do tematu powołania komisji kodyfikacyjnej, którą musi powołać premier, a nie minister Galos, tak na marginesie, do stworzenia nowego, próby stworzenia nowego aktu, będziemy przekonywać. Tylko to muszą być wszystkie środowiska w to zaangażowane, i środowiska polityczne, i środowiska merytoryczne, które mogą jakoś wpływać na środowiska polityczne. Co do nowelizacji, tej, którą próbujemy teraz podjąć. No też prosty przekaz mam dla państwa, co ja usłyszałem. Mam jedno podejście. Albo zrobię ją za wąsko i będą pewne rzeczy niezałatwione, albo będę próbował za szeroko i wtedy przy okazji utrącania niektórych rzeczy może polec cała nowelizacja. No mówię tak dosyć otwartym tekstem, więc tu jest taka sprawa, żeby spróbować znaleźć ten złoty środek, a później do tych rozwiązań poszczególne szczeble uzgodnień wewnątrzresortowych, międzyresortowych, na komitetach Rady Ministrów i wreszcie w parlamencie i w komisji, o której pan doktor Leszczyński mówił, która tak jest, oczywiście jest bardzo ważna. To są wszystko te etapy, co do których jest pytanie, o właśnie, szkoda, że nie ma Jacka Jezierskiego. Jakby on nam powiedział w dwóch słowach, jak było w roku 2008, jak kładł na stole projekt nowej ustawy i co z tego wyszło w 2011? To jest też ciekawa historia. Tak jako pewne studium przypadku, co się stało na tych wszystkich etapach. Więc nawet jak my przygotujemy coś, życie jest takie jest i ta natura procedowania pewnych spraw jest jaka jest. Spróbujmy zrobić pewne kroki ku temu, co uznamy w miarę wspólnie, w miarę koncyliacyjny sposób za kroki w kierunku lepszych rozwiązań. Świata nie zbawimy, Polski nie zbawimy. Spróbujmy przynajmniej troszeczkę pewne rzeczy poprawić. I tak jak mówiłem na początku, że jeżeli jesteśmy na poziomie pewnych decyzji, na poziomie rozporządzeń, te kwestie łatwiej zmieniać, regulować, prowadzić pewną politykę nie na poziomie rządowym czy sejmowym, tylko na tym niższym, tak? Takim bardziej wykonawczym. Natomiast jak wchodzimy na poziom ustawy i jeszcze w zależności z innymi ustawami, to naprawdę jest zadanie ciężkie i obarczone bardzo dużym stopniem niepewności. Co nie znaczy, że nie mamy tego próbować. Dziękuję. Dziękuję panie ministrze. Mogę tylko powiedzieć tak, że nie wiem, czy pan minister wylał oliwę na wzburzone wody, czy dołożył do pieca. Jedno i drugie. Dobrze, to trzeba mieć tę umiejętność. Szanowni państwo, w ten sposób pan minister zastąpił nas w panelu. W związku z tym chciałbym powiedzieć, że nie ma czasu, ale jest czas na trzy pytania z sali. Od siebie tylko dodam jeszcze, zanim ktoś się pierwszy zgłosi, bo nie widzę, że chciałbym, żeby państwo docenili prezentację, którą miała pani z EY na temat tego, co grozi polskiemu przemysłowi, na przykład w szczególności cementowo-wapienniczemu, jak wejdzie ETS. Bardzo proszę pani mecenas, była pani pierwsza. Właściwie nie pytanie, a takie trochę apel i podsumowanie tego, co tutaj się dzisiaj wydarzyło, bo przysłuchiwałam się wszystkim panelistom
i w kontekście zmian przepisów prawa pojawiają mi się takie przemyślenia, że less is more na dwóch aspektach. Po pierwsze, żeby rzeczywiście wybrać wspólne dla wszystkich problemy, bo rozumiem, że co branża, co kopalina, każdy z przedsiębiorców ma inną perspektywę patrzenia. To, co tutaj jest wspólne i przewija się, to na pewno kwestia środowiskowa, planistyka i usprawnienie procesów, również w kontekście CRMA. I w kontekście planowanej nowelizacji być może warto skupić się na tych wspólnych elementach, bo rzeczywiście jest tak, i zgadzam się tutaj z wszystkimi osobami, które się wypowiadały, że wprowadzanie kolejnych zmian wprowadzi bałagan również w przepisach przejściowych. I mi, jako prawnikowi, też jest rzeczywiście trudno czytać te wszystkie przepisy. Więc to jest jedno, a drugi poziom tego less is more to jest odniesienie się do tego, jak szczegółowe te ustawy powinny być. Zgadzam się z tym, że im prostsze przepisy, tym lepiej je stosować. Tu pojawia się znowu ryzyko tego, kto interpretuje te przepisy. Więc tu trzeba znaleźć odpowiedni złoty środek na to, czy rzeczywiście część informacji, które powinny być szczegółowe, powinny być w rozporządzeniach, czy pójść drogą zupełnie nielegislacyjną i tak wzorem na przykład Urzędu Regulacji Energetyki wydawać interpretacje, które będą jasne i przejrzyste dla przedsiębiorców. Więc to może nie pytanie, a takie przemyślenia, które mam. I sugestie do rady. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? O, widzę, że... Grzegorz Pytel, tak zwany niezależny ekspert. Jeżeli ktokolwiek w tych sprawach może być niezależny. A powiedzmy w ten sposób. Dziękuję bardzo za bardzo udaną w ogóle konferencję. Była super. Natomiast mam proste pytanie, na które zasadniczo jest odpowiedź tak lub nie, może z krótkim komentarzem. Czy są w ogóle prowadzone jakieś prace, czy istnieje coś takiego? Studium porównawcze systemu prawnego, regulacyjnego, koncesjonowania, badania i rozwoju dostępu do złóż naturalnych w Polsce w porównaniu z innymi krajami, powiedzmy kilku krajami w Europie, Francja, Wielka Brytania, kraje skandynawskie, tam nie wiem, Niemcy i Stany Zjednoczone, no bo to też jest taki pewien odnośnik specyficzny dość. I jak się, na ile się porównujemy i od strony operacyjnej, i od strony efektów w stosunku do tych innych regulacji. Dlatego też to pytanie zadaję, bo to może być tak zwane, jeżeli by coś takiego istniało, punktem odniesienia do ewentualnie przyszłych prac, żeby czerpać, chociaż nie w sposób eklektyczny, z najlepszych innych doświadczeń, a nie, jak już było tu wspomniane, wynajdywać koło od nowa. Proszę. Dziękuję za pytanie. Czy wskazuje pan adresata tego pytania? Właściwie nie, ale za bardzo wiem, kto to pewnie pani odpowie. Okej, będzie odpowiedź. Bardzo dziękuję. Analizę porównawczą systemów robił pan dr Wojtulek. Analizę porównawczą robił pan mecenas Spaczyński przy okazji doradztwa tam dla tego. Ja robiłem również zarówno porównanie polityk surowcowych poszczególnych państw, jak i systemów koncesyjnych. Więc na pewno też i jak sądzę, w WUG-u ktoś się tym zajmował. Więc są takie analizy, być może trzeba je pogłębiać, być może trzeba z nich wyciągnąć jeszcze jakieś bardziej wspólny mianownik, prawda, żeby one były do użycia. Ale to nie jest tak, że odkrywamy, że u innych też się zajmują geologią i mają procesy koncesjonowania, tylko były takie analizy robione. Mhm. I pytanie numer 3. Ostatni zgarnia pełną pulę. O, jest. Geologia jest kobietą. Kończymy kobiecą wypowiedzią. Dzień dobry Państwu. Monika Ruszczyk, Orlen S.A. Ja chciałam zapytać w kontekście zgłoszonych uwag do Rady Gospodarowania Zasobami Ziemi, nie tylko przez Orlen, ale również przez inne podmioty. Jak rozumiem, wiele z tych postulatów pokrywa się i w szczególny sposób chciałam zapytać o prawo do informacji, ale może też najpierw o informację geologiczną. Czy w Państwa kwerendzie znajduje się również zmiana definicji ustawowej informacji geologicznej, a przede wszystkim taki problem, który pewnie dotyka autorów interpretacji do danych i próbek. Czy Państwo zajmujecie się tym tematem? Tutaj w kontekście tego, mając na uwadze definicję ustawową, że to są dane i próbki geologiczne wraz z wynikami ich przetworzenia i interpretacjami i tutaj na styku prawa własności przemysłowej, czy też nawet prawa własności, prawa autorskich. Czy to również jest w kwestii Państwa zainteresowań? I w kontekście do tego, co powiedział Pan Minister, chciałam zapytać, czy to
przedefiniowanie informacji geologicznej, czy też może w jeszcze większym zakresie to, co interesuje przedsiębiorców, czyli ta opłata za korzystanie z informacji geologicznej, niejako odroczona na czas decyzji już wydobywczej, a nie wcześniej, czy znajdzie się w tym worku złotego środka? Dziękuję bardzo. Pozwoli pani, że podbiję, jak mawiała młodzież, to pytanie i uzupełnię je w ten sposób, że miałem kiedyś okazję rozmawiać z człowiekiem, który był spiritus movens wprowadzania opłat za informację geologiczną i on mi powiedział, Ministerstwo Przekształceń Własnościowych jeszcze chyba, nie skarbu, tylko przekształceń. I on powiedział, panie, ja nie jestem geologiem, ja jestem ekonomistą, budżet jest pusty, ja mam przynieść pieniądze do budżetu. Ale chętnie w związku z tym usłyszymy, co się dzieje w Radzie Gospodarowania Zasobami Ziemi w kontekście informacji geologicznej. Postulat z przedefiniowania pojęcia informacji geologicznej wpłynął i jest przedmiotem rozważań. Natomiast czy i w jakim zakresie, w jakim kierunku to pójdzie, no to już jest kwestia niezależna od Rady, tylko to już jest kwestia decyzji na wyższym szczeblu i akceptacji rozwiązań. My z naszej strony zaproponujemy pewne rozwiązania, natomiast to też, jak już przedtem powiedział minister Krzysztof Galos, to wszystko musi być wyważone. A czy i na ile to może być lewar legislacyjny, to jest jeszcze do dalszych analiz. I pan minister na zakończenie. Co do przedefiniowania tego, czym jest, czy powinna być informacja geologiczna, jakbym miał powiedzieć swój osobisty pogląd, to tak, należałoby to przedefiniować. Ale to jest mój osobisty pogląd, to jest kwestia no jeszcze dokładniejszej analizy. Jeżeli chodzi o rzecz taką, o której pan doktor Mazurek wspomina, prawda, o tej kwestii pewnych środków, które są w budżecie zapisane i które minister finansów przyzwyczaił się otrzymywać, chociaż zauważam, że jeśli chodzi o informację geologiczną w malejącej ilości w ostatnim czasie, to tu rozmowa absolutnie nie będzie prosta i jest kwestia tylko za co i kiedy ta informacja, ta odpłatność za tę informację geologiczną ma być uzyskiwana. A że ona dalej będzie wpływać do budżetu państwa, a nie w inną kieszonkę, to wydaje się, że to jest sprawa ruszenia, nie do zmiany. Tak się wydaje. Czyli, jak mawiają główni księgowi, o wysokości podatków i opłat nie decyduje logika, ale bieżąca potrzeba budżetu państwa. Szanowni Państwo, na tym kończymy panel prawny. Oddaję głos pomysłodawcy i szefowi Instytutu, panu profesorowi Krzysztofowi Szemałkowi, a Państwu, uczestnikom panelu, bardzo serdecznie dziękuję. Przyłączam się do podziękowań. Dziękuję bardzo za udział w panelu i za bardzo konstruktywne wystąpienia. Szanowni Państwo, każda droga ma kiedyś metę, więc dobiegamy do mety i chciałbym się podzielić takimi refleksjami bardzo krótkimi na zakończenie. Po pierwsze, jesteście Państwo przykładem, jak potrzebna była ta konferencja, bowiem ku memu zdumieniu na sali jest 3/4 osób, które rozpoczynały z nami konferencję rano. To jest niezwykła sytuacja. Wszyscy obecni na tej sali zapewne biorą udział w wielu konferencjach i wiedzą, jaka jest tradycja. Tradycja jest taka, że się po prostu czeka do pierwszej przerwy kawowej, a następnie zostają ci, którzy albo muszą, albo mają, albo są panelistami, albo w inny sposób zobowiązani do dalszego przebywania. Więc chciałem Państwu bardzo, bardzo serdecznie podziękować. To podziękowanie wzmacniam poprzez stwierdzenie, że cały czas w czasie trwania konferencji znajdują się dwie osoby, dwa urzędy reprezentowane przez osoby, no, które są, można powiedzieć, gospodarzami ustawy prawo geologiczne i górnicze. Myślę tutaj o panu ministrze Galosie i myślę tutaj o panu prezesie Wyższego Urzędu Górniczego. To fakt podnoszący
tę merytoryczną wartość konferencji, to zainteresowanie tym wszystkim, co przychodzi nam zrobić. Chciałbym panom szczególnie podziękować za ten właśnie przykład takiego do profesjonalizmu, zaangażowania, no i pracowitości, co by nie powiedzieć, prawda? No to jest bardzo ważne. Teraz przechodząc do innych kwestii, chciałem poruszyć rzeczy bardzo krótko. W prezentacjach, które zostały przedstawione, w panelach, które się wybrzmiały, poruszone zostały bardzo istotne sprawy dla polskiej geologii. Jakbyśmy na to nie patrzeli, jesteśmy w sytuacji, w której polska geologia musi uzyskać nowe impulsy działania, ale nie dlatego, że my jako geolodzy czy górnicy widzimy, że ktoś o nas przestał pamiętać albo przestał nas kochać i się czujemy niedopieszczeni i prosimy o to, żeby głaskać nas nieco intensywniej. Nie. Po prostu wszyscy ukazujemy rzecz, która musi być ukazywana, mianowicie związek między współczesną gospodarką, między współczesnymi potrzebami konsumpcji indywidualnej, ale też ogólnej, społecznej, państwowej, a tym, jaką rolę w tym procesie odgrywa właśnie geologia i górnictwo. Nie możemy o tym zapomnieć, nie możemy prowadzić do wielopłaszczyznowych zachowań, których konsekwencja będzie dla funkcjonowania państwa bardzo niekorzystna. Proszę państwa, przecież było tutaj wspomniane o tym, że na studiach geologicznych czy na studiach górniczych pojawiają się pojedyncze osoby, że się nie uruchamiają specjalności w tradycyjnych ośrodkach akademickich, które to robiły. Przecież my za chwilę będziemy mieli ogromne luki generacyjne wykształconych geologów złożowych, górników, właśnie geologów górniczych itd., itd. Musimy również na te rzeczy zwracać uwagę, bo taka jest nasza powinność przestrzegania przed niekorzystnymi zjawiskami, ubiegania, żeby te zjawiska się nie wydarzyły i proponowania ewentualnych rozwiązań. Dziękuję bardzo panu ministrowi, że pan wykazuje taki wysiłek, takie zdeterminowanie i taką ochotę do działań w tym zakresie, do zmian. Pan prezes Litwa również jest w tym zakresie niezwykle pomocny, zdeterminowany i myślę, że dzięki temu właśnie wspólnemu działaniu ze środowiskami, z sektorem gospodarczym, ze światem nauki, z administracją samorządową i rządową, no uda się te nowe impulsy wprowadzić. Przynajmniej miejmy taką nadzieję i starajmy się to zrobić. Ta konferencja jest, można powiedzieć, jednym z kroków, które są przez pana ministra robione, ponieważ nikt nie zaprzeczył wysokim ocenom, które już padały, że dziękuję się państwu za jej zorganizowanie, więc rozumiem, że była potrzebna, że spełniła państwa oczekiwania i że to, co zostało też w głosie wyrażone, a nieuzgodnionym i nieoczekiwanym, że powinna być to cykliczna impreza, która by też podsumowywała pewne postępy, które się w ciągu roku odbywają i które mogą być następnymi jakimiś prospekcjami działań, no to jeśli pan minister się zgodzi, a będziemy się w tej sprawie dogadywać, to byśmy to po prostu jako służba państwowa geologiczna robili właśnie w cyklu jakimś, który uznamy za właściwy. Proszę państwa, każda gościnność ma również to do siebie, że jeżeli gościa z domu się wypuszcza głodnego, to żadne objęcia, żadne całusy i żadne ciepłe słowa nie zastąpią tego, co powinno być na końcu. Proszę państwa, zapraszam serdecznie na lunch, żebyście państwo posilili się i wrócili do swoich biur czy domów spełnieni, spokojni, bez konieczności szukania pierwszego hot doga, którego można byłoby zjeść. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Proszę państwa, zanim jednak udamy się na poczęstunek, przeprowadzimy losowanie. W losowaniu można wygrać piękny okaz sfalerytu z kopalni cynku i ołowiu Pomorzany. Losowania dokona pan Andrzej Jagielski, kierownik Biura Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego. E-
Zwycięzcą jest pan Tomasz Wanic z Katedry Gleboznawstwa Leśnego Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Bardzo prosimy pana doktora Wanica. Czy jest pan doktor? Gratulujemy serdecznie. Proszę państwa, na tym kończymy dzisiejszą konferencję. Dziękuję państwu za uwagę i za wspólnie spędzony czas. Dziękuję patronom medialnym konferencji za wsparcie. Przypomnę, że są nimi portal finansowy Comparik, portal gospodarczy NetTG, tygodnik branżowy Trybuna Górnicza oraz miesięcznik Przegląd Geologiczny. Dodam, że konferencja została zorganizowana w ramach zadań Państwowej Służby Geologicznej i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A teraz zapraszam już na lunch.